Satnam, witam się z Wami w czwartkowy poranek, godzina 10. Dzisiaj herbata jogowa przesunięta z wczoraj. Niestety nie mogłam wczoraj uczestniczyć, dlatego że, słuchajcie, jest teraz tutaj u mnie w Kopenhadze portal jogi, z którym nagrywamy bardzo dużo materiałów dla wszystkich, którzy są uczestnikami portalu jogi, także filmy z praktyką jogi kundalini, z praktyką jogi yin i też będzie coś dla kobiet w ciąży. Także wczoraj cały dzień od rana do wieczora nagrywaliśmy i miałam w planie to, aby się z Wami połączyć, ale po prostu zupełnie mi to gdzieś wyleciało z głowy. I także stwierdziłam, że dzisiaj na momencik, jeszcze zanim pójdę, bo zaraz idę właśnie nagrywać, połączę się z Wami, piję moją herbatę, dzisiaj herbata czarna. Przyznaję, że nie piję kawy, ale lubię czarną herbatę, także dzisiaj moja herbata czarna. I dajcie mi znać, kto w ogóle jest. Cześć Jakub, witam Ciebie. Czy ktoś jeszcze inny jest teraz online, dajcie znać i czy macie herbatę, czy coś innego pijecie. Słuchajcie, dzisiejsze spotkanie nie będzie za długie, bo spieszę się na to nagrywanie filmów, ale było kilka pytań i będę, cieszę się bardzo, że mogę dzisiaj już je na nie odpowiedzieć, żeby nie znowu się nie przekładać. Także mam nadzieję, że osoby, które pytały, znajdą teraz odpowiedzi na te pytania. No więc tak, popiję herbatę najpierw jeszcze. I oprócz Jakuba nikt się tutaj nie odzywa. Jest Gabriela, cześć, witam Ciebie. Słuchajcie, zacznę od pierwszego pytania, zaczynam odpowiadać na pytania. Więc tak, w twoim, Jakub, Twoje pytanie. W Twoim kanale na YouTubie widziałam, że praktykujesz ssanie oleju. Jakie daje to korzyści? Więc słuchajcie, ssanie oleju jest to coś, co praktykowałam dawno już kiedyś, przez bardzo długi czas, chyba przez, nie wiem, znaczy bardzo długi czas, nie aż tak, ale chyba z 2 albo 3 lata praktykowałam i byłam bardzo zadowolona. Potem zrobiłam sobie przerwę, jakoś tak naturalnie to wyszło i teraz powróciłam do ssania oleju. Za pierwszym razem, kiedy robiłam to ssanie oleju, robiłam je 20 minut codziennie rano. I choć wydaje się to może trochę trudne do zrobienia, no bo przez 20 minut, w ogóle jak to wszystko zorganizować, ale jakoś mi się udawało, miałam taki swój już rytuał, także było wszystko ok. A teraz natomiast ja tylko robię ten ssanie oleju 10 minut, także krócej, bo też tam gdzieś wyczytałam, że nam wystarczy właśnie 10 minut. Ale tutaj nie będę wchodziła w szczegóły, bo zrobię specjalny, osobny film, nagram Wam o tym ssaniu oleju. Oczywiście z mojej perspektywy, z doświadczenia, bo nie jestem tutaj, nie uczę tego, nie jest to moja specjalność, tylko to, co od kogoś nauczyłam się i chcę Wam troszkę opowiedzieć. Jakie daje to korzyści? Przede wszystkim, ogólnie tak powiem, bardzo nas oczyszcza nasz organizm, tak jakby ten olej właśnie wysysa wszystkie toksyny z naszego organizmu i to jest niesamowite działanie, bo nawet toksyny, które gdzieś tam są umieszczone, nie tylko w naszej tutaj, tylko gdzieś w ogóle one wszystkie się tutaj kumulują. No i przede wszystkim całą naszą tutaj buzię, tak, czyli zęby, cała dziąsła, wszystko takie coś. Tak? Jaki efekt uboczny jest to, że na początek często osoby mają bóle głowy, można się rozchorować na gardło, na coś, dlatego że właśnie podczas tego, jak te toksyny wysysamy, to one czasami zaczynają działać, także to też jest bardzo ważne. Bardzo ważne jest też to, jak to robimy, aby właśnie żeby te toksyny z powrotem nie wróciły, także ten olej nie można absolutnie go przełknąć, trzeba porządnie, bardzo dobrze umyć buzię później, więc ja myję wodą z sodą, tak jak widzieliście na filmie. I zęby dopiero myję później, więc trzeba też to wszystko później ładnie wypłukać. Dlatego też zaczęłam robić 10 minut, bo od mojej, pozdrawiam Edytę, nie wiem czy Edyta jest tutaj z nami online dzisiaj, specjalistka od Ayurvedy, właśnie ona mi doradziła, żebym robiła tylko 10 minut, dlatego że 20 minut było to troszeczkę za długo i według niektórych właśnie specjalistów od ssania oleju, oczywiście zdania są podzielone, ale według niektórych jest to za długi czas, także te toksyny mogą z powrotem zacząć się wchłaniać, dlatego niby 10 minut wystarczy. Jakie jeszcze inne korzyści? Zęby się wybielają, więc mi się bardzo wybieliły zęby podczas tego czasu. Mówię teraz szczególnie o pierwszym tym okresie, kiedy robiłam to dosyć długo, tak? Bo oczywiście to nie następuje po 2-3 dniach, ale to w jakimś czasie właśnie widzimy ten efekt. Bardzo się wzmacniają zęby, dziąsła. Chociaż na początek, jak się to robi, to one są troszeczkę, mogą być podrażnione, bo to wszystko miękkie jest, tak? A później wszystko ładnie się, także trzeba, wszystko się ładnie unormuje, więc trzeba być cierpliwym. Takie były moje efekty i naprawdę polecam to i choć wydawać się może to czasochłonne, trudne, wcale aż takie nie jest. Witam,
O, Jakub, pijesz zieloną herbatę, fajnie. Basia, dzień dobry. Fajnie, też nie miałaś wczoraj czasu, a dzisiaj jesteś, także cieszę się. Słuchajcie, drugie pytanie. Chciałabym pracować z każdą czakrą po kolei. Czy ma to sens, abym na początek pracowała na przykład przez tydzień czasu z każdą, poczynając od pierwszej, czy należałoby pracować przez 40 dni z każdą? Więc słuchajcie, tu jest pytanie, które często mi zadajecie. Tu jest pytanie, które ja sobie też zadawałam wcześniej, także bardzo rozumiem te wszystkie pytania. Bo tutaj czasami nam potrzebujemy czegoś, jak ktoś nam powie to, to i tamto zrób. Ale tak naprawdę odpowiedź jest u ciebie. Ale wiem, że to jest trudne na początku i to jest trudno jest to usłyszeć w środku. Więc tak, obie możliwości są bardzo dobre. 40 dni jest to optymalna rzecz, dlatego że w Kundalini Jodze 40 dni to jest takie nasza właśnie rekomendacja na każdą praktykę, czy na medytację, czy na jogę, abyśmy praktykowali przez 40 dni, bo wtedy jest to ten czas, kiedy jakby zmieniamy nasz nawyk. Także to już masz naprawdę taką głęboką praktykę z każdą czakrą przez 40 dni. Z drugiej strony, rozumiem Ciebie bardzo, bo ja podejrzewam, że jesteś podobnym typem jak ja i większość nas, dziewczyn, kobiet, nie tylko kobiet, osób. Mówię kobiet, bo tutaj najwięcej jest kobiet. Przepraszam Ciebie, Jakub, ale większość, dlatego tak czasami dyskryminuje, ale to niechcąco. W każdym razie mamy takiej naturę, że chcemy wszystko już tak szybko naprawić, nie? I już byśmy chcieli tylko po prostu kliknąć palcem i już by było. Ja mam tą samą naturę, to ja to Was doskonale rozumiem. Po drugie, wydawałoby mi się też tak, że jak zrobię tydzień, to tylko mam 7-8 tygodni i wtedy będę z każdą czakrą pracowała i przejdę. I także teraz słuchajcie, mój kurs online, podróż po czakrach właśnie jest w taki sposób. Jest to 8 tygodni i przez tydzień pracujemy z każdą kolejną czakrą. Ale jak to widzę? Widzę to tak, że właśnie to jest dobry sposób, aby rozpocząć, tak żeby jakby w cudzysłowie liznąć każdą czakrę, tak żeby każdą wypróbować, żeby poczuć, tak? I później jak zrobisz sobie te 7 tygodni czy 8, bo w Kundalini Jodze mamy też 8. czakrę, więc pracujemy przez 8 tygodni, to później możesz wejść głębiej, bo już jakby przeszłaś te wszystkie, tak jakby początek, jest takie jakby generalne sprzątanie zrobione, nie generalne, takie ogólne sprzątanie jest zrobione i teraz wchodzimy do każdego kolejnego pokoju. Więc możesz sobie to zrobić tak. I moim zdaniem to jest dobry sposób, szczególnie dla osób, które jakby chciały już jak najszybciej coś zrobić. Więc robimy sobie takie ogólne porządki przez wszystkie czakry przez 8 tygodni, a potem wchodzimy w każdą czakrę głęboko. Albo też może być tak, że zrobimy przez 8 tygodni i przez te 8 tygodni twoja intuicja się wyostrzy, wzmocni i poczujesz, że faktycznie przeszłam przez te czakry 8 tygodni i czuję, że trzecia czakra to jest coś, z czym muszę pracować. To ty wchodzisz w trzecią czakrę, czyli nie musisz wtedy robić pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Można też intuicyjnie posłuchać, która czakra jest dla ciebie ważna, potrzebna na początek. Chociaż wspomnę jeszcze raz, idealnie jest to robić od pierwszej do ósmej po kolei przez 40 dni, ale tutaj trzeba cierpliwości. Wiem, z tego co wiem, jedna z Was, Iwona, którą pozdrawiam bardzo serdecznie, Iwonę, nie wiem, czy jesteś teraz na live, czy później, wiem, że Iwona praktykowała wszystkie czakry po kolei przez 40 dni i o ile pamiętam, zajęło jej to rok czasu, tak? Także jestem z Ciebie bardzo dumna, Iwona, i będę zawsze wspominała, bo wiem, jak pisałyśmy razem, jak zapraktykowałaś cały czas. Wiem, że niedawno skończyłaś właśnie 8. czakrę. O, czy jesteś podczas zakończenia tej 8. czakry? Następne pytanie. Podczas praktyki czasami zdarza mi się, że trochę potu się ze mnie wprost leje. Czasem mnie muli w żołądku. Taki głos mi drży, z czym wyżej wymieniona może być to związane. Więc oczywiście jest to związane z procesem, który działa w Twoim systemie, w Twoim organizmie. Jest to związane z tym, że płynie energia i to, że pocimy się, no to nasz organizm, wiecie, może być różne. Niektórzy mają efekt tego, że czujesz nagle gorąc, możesz nagle poczuć zimno. Możesz poczuć, że właśnie coś drży, tak jak mówisz. Poczucie takiego w żołądku mulenia, czy jakieś takie mdłości, też to jest powód oczyszczania. Więc to jest coś, co nie można powiedzieć. Ja nie mogę Wam powiedzieć na przykład, że jak będziesz robiła, nie wiem, praktykę na Hashimoto, albo jak będziesz robiła praktykę na czakrę
serca, to na pewno będzie reakcja taka, a tam będzie inna reakcja inna. Każdy z nas będzie miał inną reakcję. Ktoś może mieć w ogóle żadnych reakcji, co wcale nie oznacza, że praktyka nie działa. Także to jest najważniejsze, że coś się dzieje, więc obserwuj. Moim takim też jakby sugestią jest zapisywanie sobie, pisanie sobie dziennika właśnie swojej praktyki, aby po prostu właśnie poczuć, tak, żeby zaobserwować, co się dzieje. Słuchajcie, czy wy mnie nadal słyszycie, bo ja widzę tutaj na internecie teraz, że jest jakieś kłopoty, są zakłócenia są na linii, więc ja nie wiem w ogóle, czy ja jestem teraz na linii, zaraz sprawdzę w telefonie, czy ja w ogóle jestem teraz. Dajcie mi znać, proszę. Ostatnio jakieś problemy są non-stop z moim internetem. Słyszycie? Dobra, dziękuję Agnieszka, dziękuję. Bo tutaj mnie cały czas coś pokazuje, że jest nie tak, ale skoro słyszycie, to super. Także obserwujcie, co się dzieje, zapisujcie sobie. To wszystko, co się dzieje, to znaczy, że tak się ma dziać. Zaufajcie. Pamiętajcie, że najważniejsze jest też zaufanie do życia, do tego, co się dzieje. Czasami w życiu mamy sytuacje, które nie są dla nas przyjemne. Często. Gdyby życie polegało na tym, by było super, tak? Gdybyśmy żyli, by były same przyjemności. Jednak jest nawet czasami więcej tych rzeczy trudnych momentów w naszym życiu i nam się może wydawać, że tak nas los źle traktuje, że dlaczego? A tak naprawdę one są dla nas bardzo często też czymś dobrym. W tym momencie nie wydają się czymś dobrym, ale z perspektywy czasu później wiecie o tym, że coś wam dały, że czegoś was nauczyły, że pomogły wam się rozwinąć. Więc takie sytuacje jakby są naszym jakby błogosławieniem. Tak samo podczas praktyki. Rzeczy, które nam się zdarzają, które nam się dzieją, że czasami czujemy się źle czy coś, to jest po prostu coś, co się akurat w tym momencie dzieje, taki proces w naszym systemie, w naszym organizmie. Także Ewelina, proszę Ciebie, zapisuj sobie wszystko i obserwuj i zobacz, jak ten proces właśnie trwa. Następne pytanie. Podczas praktyki, a tu jest następne, przepraszam. Jeżeli skracam kryję na przykład 3 minuty na 1,5 minuty, czyli o połowę, to czy medytację do kryi oraz relaksację też skracamy? Nie, nie musisz skracać tego. Chodzi tylko o kryję, bo kryja jest tak jak wiecie, jakby, tak jak przepis na, nie wiem, na ciasto czy na cokolwiek. I po prostu składniki muszą być, jeżeli je zmieniamy, to muszą być proporcjonalnie. Relaksacja nie musi być proporcjonalny do tego zmniejszona, chyba że nie masz czasu, to wtedy możesz też to zrobić proporcjonalnie. Medytacja to już swój wybór, bo ona jakby jest osobna, tak? To nie jest część tej kryi, chyba że medytacja jest w kryi, ale jeżeli to jest medytacja, którą praktykujesz zaraz po kryi, którą sobie dołożyłaś, jakiś, sama zrobiłaś w swój program, to nie musi być ona skracana, może być to pełen czas lub jeżeli masz ochotę, możesz też ją skrócić, także, ale nie trzeba. Następne pytanie, które zostawię na koniec i przejdę do następnego, zaraz Wam powiem dlaczego. Dobrze, pytanie, czy mantrę Sopurg można tylko słuchać, czy wtedy daje to też jakieś efekty? Oczywiście wszystkie mantry, nawet kiedy je tylko słuchamy, to też one nam dają efekty i czasami nam się wydaje, że musimy tylko je śpiewać. Mantra Sopurg jest bardzo trudna, także trudno jest nam... Słuchajcie, mój syn właśnie dzwoni do drzwi, bo zapomniał kluczy. Przepraszam Was bardzo, muszę mu otworzyć drzwi. Matka jestem po prostu. Takie jest życie, słuchajcie, nic nie poradzę na to, wszystko naraz, ostatnio wszystko naraz, mój syn właśnie ma, coś się dzieje, więc szybko wrócił ze szkoły, musiałam otworzyć drzwi, przepraszam. Więc słuchajcie, wracam do tej mantry, żeby się skupić. Jeżeli tylko mantrę słuchacie, ona i tak Wam da efekty, lepiej słuchać niż w ogóle jej nie słuchać, ale i tym bardziej, że rozumiem, że to jest dosyć trudny tekst do nauczenia się, więc ja Wam radzę słuchanie i próbowanie sobie śpiewać, nawet takie nucenie sobie, aż w końcu to wyjdzie. Najczęściej mantry tak działają, że
że nawet jeżeli są bardzo trudne, to będziecie bardzo zszokowani czasem, że tak łatwo się ich szybko nauczycie. One, nie wiem, jakoś takie są magiczne. Więc słuchaj, 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 aż w końcu wejdzie ci w ucho, zacznie sobie nucić, aż w końcu zaczniesz też ją śpiewać. Ale na pewno wybrałabym chociażby słuchanie mantr, ale nie ciszę. Zupełnie. Następne pytanie. Aga, czy możesz polecić kryje na wieczór, na przykład po ciężkim dniu, tak żeby się zbalansować? Na moim kanale YouTube jest praktyka jogi na wieczór, także spójrzcie tam, ja tutaj sobie zalinkuję Wam też praktykę, tą praktykę w opisie naszego spotkania dzisiejszego. Jest też medytacja na wieczór, ostatnia też w moim sklepie, polecam Wam, jeżeli macie ochotę, jest medytacja, jest yoga nidra, którą nagrałam dla Was specjalnie, dość dłuższa, taka właśnie tylko do wysłuchania, także możecie sobie ją spokojnie wysłuchać, wieczorem się położyć i ją wysłuchać. I mi się wydaje, że na pewno Was zrelaksuje. Następne pytanie, ostatnie pytanie, przedostatnie. Dobrze, takie pytanie było. Mam problem z medytacją wdzięczności. Jedna rzecz, jaka przywołuje w tej medytacji, jest to, że urodziłem się... Rafaele, co chcesz? Muszę sobie powiedzieć kompetencje. Przepraszam bardzo. Przepraszam. No idź już, proszę Cię, idź, bo ja mam spotkanie teraz. Kocham Was. Och, dobrze. Dwa ostatnie. Pytanie. Mam problem z medytacją wdzięczności. Jedna, to jest bardzo dobre pytanie, słuchajcie. Bardzo Was proszę teraz o uwagę, mimo że się nie mogłam skoncentrować, bo tak jak mówiłam, czasem jest tak, tak jest. Ale jedna rzecz, jaką przywołuję w tej medytacji, jest to, że urodziłam się i żyję w Europie. Że nie dotyka mnie wojna i głód. Jednak zaraz przechodzą mi do głowy ludzie, co nie mają tyle szczęścia. Pojawiło się to poczucie winy. Że ja się cieszę z czegoś, co inni nie mają. Że ja mam dobrze, a ktoś inny cierpi. Wiem, że nie jestem temu winna i nie miałam na to wpływu, co dostałam od losu. Mimo wszystko świadomość, że ktoś ma gorzej, nie daje mi spokoju. Jak sobie z tym poradzić? Czy może lepiej zrezygnować z tej medytacji, z tych rzeczy, żeby być temu wdzięcznym? Bardzo Ci dziękuję za to, że się podzieliłaś z nami i za to, że napisałaś to pytanie. Więc wydaje mi się, że nie jesteś jedyna. To może nam się zdarzyć właśnie coś takiego, że czasami mamy takie wątpliwości. Więc przede wszystkim pierwsza rzecz, którą tutaj Tobie radzę, jest to, żebyś skupiła się na tym, że to jest prawda. Możemy się skupić na tym, że jesteśmy wdzięczni, na przykład, nie wiem, za to, że mogę ja być wdzięczna za to, że mam syna, wspaniałego syna. Ja w tym momencie nagle mogę zmienić myślenie i powiedzieć sobie, jak mogę być wdzięczna za mojego syna, a może ktoś w ogóle nie ma dzieci i go pragnie, czyli nie mam prawa być za to wdzięczna, albo różne inne rzeczy. Nie, tak nie możemy myśleć, słuchajcie, dlatego że to jest tylko nasz wybór, co my odczuwamy. Nasze odczucia w środku, jest to nasz wybór. Jeżeli zaczniemy skupiać się na tym, że nie, tak jakby czujemy do siebie wstyd, albo można powiedzieć takie, po angielsku się to mówi, I feel guilty, czyli ja czuję taki nie żal, tylko powiedzcie mi, czuję takie troszeczkę poczucie winy za to, że jestem szczęśliwa, a ktoś nie, no to tylko powodujesz sobie, tak jakby takie toksyny wprowadzamy do naszego organizmu. Moim zdaniem lepiej wtedy skoncentrować się i pomyśleć sobie, jestem wdzięczna za to, że żyję w Europie, że żyję tutaj w kraju, gdzie nie ma wojny, gdzie mogę żyć normalnie. I w tym momencie pomyśl sobie, wysyłam tę energię wszystkim osobom na świecie, którzy tego nie mają, więc wysyłam do nich miłość. I w tym momencie zrobisz dużo więcej dobrego, niż myśląc i mieć poczucie winy, że jak możesz się cieszyć z czegoś, bo czegoś ktoś nie ma. Ty bądź wdzięczna za to, co masz, dziękuj za to, co masz, bądź za to naprawdę z całego serca wdzięczna i wysyłaj tą energię wdzięczności i wysyłaj do tych osób, które tego potrzebują. A ja dla Was wysyłam miłość i żeby też Wam się zdarzyło, żeby to też wszystko się ładnie ułożyło, żebyście mieli jak najlepiej. Po prostu cały czas wysyłajcie wszystkim innym osobom dużo, dużo miłości, a nie poczucie winy dla siebie. Ok? I ostatnie pytanie, dlatego mówię ostatnie, bo
To mówiłam co wcześniej, wam powiedziałam, że powiem. Więc jest to pytanie, jak ja sobie poradziłam z jogą, bo kiedyś na spotkaniach, na moim wywiadzie też z jogą i w podcaście opowiadałam o tym, jak kundalini yoga pomogła mi wyjść ze stresu. Więc jedna z was zapytała mnie o to, bo jest w takim trochę okresie właśnie bardzo stresującym, takim okresie, kiedy byłaś na lekach i teraz chcesz je odrzucić i zapytałaś mi się, czy... jak to u mnie było wszystko. Słuchajcie, też nie chcę do tego każdej osoby, nie każdy z was powinien się z tym porównywać, bo są różne poziomy tego, w jakim jesteście stanie, w jakiej jesteście nerwicy, czy w jakim jesteście stresie, czy traumie. Nie, tutaj ja wam absolutnie nie chcę powiedzieć, że każdy z was ma odrzucić lekarstwa, i bo tylko kundalini yoga wystarczy i w ogóle nie trzeba nic innego. Ja bym chciała, żeby tak było, życzę, żeby tak było, ale czasami nie jest to możliwe, dlatego też bardzo ważne jest też, tak jak mówiłam wcześniej, wasze podejście do tego i taka intuicja w środku. I nie tak, że wszystko teraz co medyczne to odrzucamy, bo tylko te alternatywne rzeczy. Tak nie jest, niestety. Czasami musimy przez jakiś czas zrobić balans, posłuchać tego, tamtego, może skonsultować z lekarzem, który jest też bardzo otwarty na takie alternatywne rzeczy, wtedy lekarz poprowadzi ciebie, jak delikatnie wyjść z medycznych medykamentów, kiedy będziemy gotowi tylko na takie rzeczy. U mnie było to, na szczęście nie był taki stres, no to był duży stres, ale może akurat teraz też nie chcę porównać, bo każdy z nas, nie można porównywać w ogóle. Była to w sumie nawet nie stres, u mnie była to sytuacja traumatyczna, wypadek, więc po prostu zalecono mi lekarstwa, ale ja od razu po pierwszym dniu czułam, że to nie jest dla mnie. Ja wzięłam, słuchajcie, połówkę, czy nawet 1/4 tego środka uspokajającego i ja po prostu czułam, że ja w ogóle nie jestem sobą. I wtedy już praktykowałam oczywiście jogę, tak? Także może to też dzięki temu, że praktykowałam jogę, byłam bardziej świadoma swoich uczuć, swoich emocji. I praktycznie nie wiem, czy 2 czy 3 dni wzięłam to lekarstwo i wtedy właśnie rozpoczęłam jogę kundalini i od razu momentalnie odrzuciłam. Ale tutaj nie porównuję, nie brałam tabletek, to nie były psychotropy, to nie były tabletki, które, nie wiem, jakieś antydepresyjne, to nie były tabletki, które brałam od miesięcy, to było tylko 3 dni i od razu przeszłam na kundalini jogę, więc jakby to można troszeczkę inaczej to, jak to u mnie zadziałało, więc musicie naprawdę być bardzo uważni, jeżeli taki proces przechodzicie. Moim zdaniem spróbować konsultować nadal z waszym lekarzem, a jeżeli tu lekarz zupełnie nie jest otwarty na jogę i mówi absolutnie, to są jakieś bzdury, to szukać jakiegoś innego lekarza, kogoś, kto jest bardziej otwarty na takie rzeczy i kto was właśnie poprowadzi w tej drodze. No i teraz, jak to u mnie było? U mnie było tak, że właśnie rozpoczęłam tą jogę tego 3. dnia, nie wzięłam już tabletki, albo nawet nie pamiętam, chyba nawet wzięłam jeszcze tą tabletkę, słuchajcie, i ja właśnie wtedy zrobiłam po niej jodzę, tak, w sumie tak nie powinno się robić, ale tak zrobiłam, i od razu był efekt. Ja od razu przez wszystkie następne dni tylko już ćwiczyłam jogę. Mówiłam o tym wam już wcześniej na jakimś innym spotkaniu. Był to listopad, były to deszcze, było strasznie brzydko na dworze, a ja po prostu, słuchajcie, wychodziłam i mi się wydawało, że jest pięknie, że jest różowo, że jest najpiękniejszy okres mojego życia. Więc co mi dała kundalini yoga? Tak mi pomogła i robiłam tą praktykę przez 40 dni. Jest to praktyka, którą też macie na kanale YouTube, też jest na portalu jogi ze mną. Ta właśnie na stres, odstresowująca, na detoks i stres, to jest ta praktyka i tak mi ta joga pomogła i tak od wtedy już nie przestałam praktykować jogi kundalini, bo po prostu żadna inna rzecz mi tak nie pomogła. Tak się stało ze mną, tak się dzieje z wieloma osobami, z którymi ja rozmawiam, które się ze mną dzielą właśnie, jak to u nich było, ale nie obiecuję wam, nie gwarantuję, że tak samo będzie u ciebie, także musicie naprawdę koniecznie, bardzo koniecznie musicie też zaobserwować swój organizm, co się u was dzieje, jaka metoda, może też być inna joga, też może to być, że inna praktyka wam w tym pomoże, niekoniecznie joga kundalini, inna medytacja. Ja wam tutaj sugeruję jogę kundalini, bo to jest moja prawda, to jestem ja, tak? Ja to praktykuję sama, na mnie to działa i chcę się z wami z tym podzielić, ale nie mówię tutaj gwarancji dla wszystkich i że to tylko jestem alfą i omegą i tylko kundalini yoga pomoże na wszystko, ale mam nadzieję, że pomoże. Na tym chciałam wam zakończyć, tylko jeszcze spojrzę tutaj, co piszecie. Tak, na Instagramie jest relacja właśnie z nagrywania z portalem jogi i też będzie vlog. Ja nagrywam krótkiego vloga właśnie z nagrywania filmów dla portalu jogi, dla wszystkich, którzy są zainteresowani.
I tak, czakr normalnie jest 7, ale w kundalini jodze mówimy też o naszej aurze, która jest 8 czakrą, która jest jakby interpretowana przez właśnie jogę, kundalini jako czakra. Dla portalu jogi nagrywałam w sobie sesję na każdą czakrę. To są bardzo krótkie sesje, to nie są takie sesje jak na przykład na moim kursie online, podróż po czakrach, tylko to są takie sesje 20-minutowe i to jest bardziej sesja połączenie kundalini jogi, to jest jakby sesja inspirowana kundalini jogą i hatha jogą na każdą czakrę. To będzie na portalu jogi, czyli to się troszeczkę różni od takich kryi na każdą czakrę, którą macie na przykład na moim kursie online. Tak, mój syn fajny, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za wyrozumiałość waszą. Tak, Iwona, leków psychotropowych nie wolno odstawić z dnia na dzień, trzeba to zrobić stopniowo i trzeba to zrobić właśnie z pomocą, moim zdaniem z pomocą lekarza, tak? Który się tym specjalizuje. Słuchajcie, ja was trochę przepraszam za dzisiejszy taki energię, trochę na szybko wszystko. W międzyczasie mój syn, w międzyczasie internet, który się wyłącza, ja tutaj cały czas gestykuluję. Słuchajcie, jestem przeszczęśliwa. Ostatnie dni dla mnie dzieją się rzeczy niemożliwe. Dostaję od was tyle wiadomości, dostaję non-stop maile, wiadomości na Facebooku. Czasami może się zdarzyć, że nie zdążę, że nie odpiszę. Nie dlatego, że nie chcę, tylko po prostu tyle się dzieje. Gdyby ktoś z was napisał do mnie, a ja nie odpisałabym, to proszę przypomnijcie o sobie, bo ja bardzo chcę każdemu z was odpowiedzieć, a czasami może się zdarzyć, że gdzieś ten mail lub wiadomość się zagubi. Ostatnio nie miałam dosyć intensywne, bo słuchajcie, kiedyś wam mówiłam o tym, że oprócz jogi też jestem dulą, także pracuję przy porodach, uczestniczę i jakby wspieram kobiety i pary przy porodach. I akurat się zdarzyło, że wtorek był poród, w środę przyjechał portal jogi i jeszcze dzisiaj jest portal jogi i wszystko naraz. Więc mam nadzieję, że mnie zrozumiecie, że ja troszeczkę jestem podekscytowana i za bardzo dużo mam energii. Poza tym bardzo się cieszę, jestem tak wdzięczna którejś z was, która podrzuciła mi film z Agnieszką Maciąg, zresztą widzieliście go, też jest w grupie, też jest na mojej stronie. Jestem bardzo dumna z tego, że Agnieszka Maciąg jakby zasugerowała online właśnie, że możecie praktykować ze mną na Aga Yoga. Bardzo jej dziękuję za to. Mam nadzieję, że będę miała kiedyś możliwość w ogóle indywidualnie jej podziękować, dlatego że wiem, że wiele z was jest tutaj dzięki Agnieszce Maciąg, dzięki jej książkom, bo ona pisze tak wspaniale o jodze kundalini i was zainspirowała. Także ja mam nadzieję, że kiedyś będę mogła też jej podziękować za to, że o mnie wspomniała i za to, że zaraziła was jogą kundalini. Życzę wam miłego dnia, życzę wam dużo miłości, dobrej energii. W przyszłą środę widzimy się znowuż online na herbacie jogowej i jeszcze mam dla was jedną prośbę. W przyszłym tygodniu jestem w Warszawie i będę nagrywała kurs dla kobiet w ciąży. Specjalna joga, inspirowana jogą kundalini dla kobiet w ciąży. Potrzebuję kobiet w ciąży lub jednej kobiety lub wielu do tego filmu. Będziemy nagrywać praktykę i po prostu jest to 29 i 30 sierpnia. Czy macie kogoś, kto wiecie, że jest w ciąży, obojętnie w którym terminie, w jakim trymestrze, jeżeli ktoś ma ochotę, znacie kogoś, będzie super atmosfera, dużo informacji, pamiątka niesamowita, bo oczywiście całe nagranie ta osoba dostanie, więc będzie miała też pamiątkę z siebie w ciąży, profesjonalne przez profesjonalnie nagrane. Także jeżeli macie kogoś, któraś z was jest w ciąży albo znacie kogoś, proszę dajcie mi znać, bo naprawdę cały czas szukamy. Jeżeli nie znajdę nikogo, to będę musiała to przesunąć. Także mam nadzieję, że się znajdzie. Dziękuję wam bardzo, życzę miłego dnia, dużo miłości, szczęścia, słońca. I dobrej herbaty. Sat Nam. Sat Nam.